Cześć, witam w screencastie Show Me the Code. Dzisiaj zrobię wprowadzenie do aliasów w Gicie. Pokażę na przykładzie, jak działają. Przykładowo moglibyśmy mieć taką dobrą komendę do sprawdzenia czegoś jest git status. Jeszcze lepszy jest git status s. Teraz, żeby za każdym razem nie wpisywać tego, fajnie by było zrobić tylko git st. I właśnie pokażę, jak to dzisiaj zrobić. Więc taką jedną z opcji to jest wejście do git configu. I on jest on w domowym katalogu każdego użytkownika. .gitconfig. Teraz w sekcji aliases możemy definiować właśnie aliasy. I najlepiej jest to po prostu skądś przekleić. Z internetu lub z pliku kogoś innego. I tak wygląda ta definicja. Czyli literka st będzie oznaczało, że wykona się git st status. To akurat niżej jest dokładnie to samo, ponieważ to wykomentowałem, żeby pokazać, że to nie działa. Więc teraz po dodaniu git status st muszę zachować ten plik git config. I pokaże nam się ładniejszy log i szybciej. Takim innym, z którego często korzystam, jest zamiast pisać git commit all with message. Jeszcze tylko wykasuję to. I tutaj jakiś message. To można po prostu napisać, bo mam taki skrót git commit all with message. I to by było temp comment alias. I takie coś. Można podglądnąć. Stworzył się taki commit. Aliasy można też ustawiać tak samo jak inne konfiguracje z linii command. W tym wypadku wyglądałoby to config i global, ponieważ chcemy od razu do globalnego git configa. Najczęściej tam chcemy umieszczać aliasy. Teraz alias st status. S. Po czymś takim na końcu tej sekcji alias doda nam się właśnie taki status. I teraz już korzystając z tego ST możemy podglądnąć, no tylko inny skrót, że takie coś się dodało. I też zwróćcie uwagę, że ja tutaj podglądam sobie, jestem w moim katalogu domowym i podglądam sobie za pomocą gita, co mam w lokalnym git configu, ponieważ mam go wrzuconego do gita, więc wszystkie zmiany mogę łatwo sobie podglądać i łatwo je wersjonować. Teraz przejdę do miejsca, skąd startują moje aliasy. To jest taki plik, który kiedyś sobie stworzyłem, który utrzymuję. Teraz tylko skupimy się na aliasach. Niektóre z nich po prostu ułatwiają, ponieważ za dużo byłoby pisania czegoś takiego, to a propos logów. Inne są po prostu szybkimi skrótami. Nie będę przez każde kolejne przechodził, ponieważ każdy z nich jest troszkę inny, tak? Tutaj jest dużo o rebase'owaniu. Niektóre rzeczy, na przykład coś takiego, raz, że nie każdy to pamięta, jaka jest dokładnie cała składnia, a to jest po prostu szybsze. Są tu też jakieś aliasy związane z git svn-em. I też taka, mam też taką sekcję, gdzie po prostu prościej mi dodawać tylko niektóre pliki według rozszerzenia. To tyle tytułem wprowadzenia. W kolejnych odcinkach będę pokazywał dokładnie, jak one działają i kiedy z nich korzystam. Dzięki.